You can all run if you want to. You can all hide if you need, but I let you down. Dzieci nazywają mnie Smutny Dropsmut. Już jest ostatni odcinek naszej serii Bloodborne. Tak, jesteśmy tutaj właśnie koło kwatery głównego bossa. I zaraz będziemy właśnie z nim walczyć. Jest ostatni, ale aczkolwiek nie ostatni, bo właśnie... Aha, tutaj jeszcze z tym mam pogadać. Hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die. Forget the dream and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt. Dokładnie, mamy tego właśnie zabić. Frist Huntera, jak on sam mówił. Właśnie jest ostatni odcinek, aczkolwiek nie ostatni, bo jeszcze ta gra tutaj właśnie ma dwa zakończenia. Ja właśnie teraz zrobię taki właśnie lepszy, myślę, według mnie. A w następnym odcinku zobaczymy sobie taki właśnie gorszy, w którym nasz bohater się poświęca albo coś i ogólnie źle się kończy to. Znaczy nawet chyba to zło nie jest pokonane wtedy. A ja myślę, że to właśnie takie, które teraz będzie. Tutaj właśnie tutaj będę się starał przynajmniej, bo tutaj taka bestia się pojawi. I będzie trzeba właśnie... Można będzie się poświęcić albo zabić, więc ja wybrałem właśnie ścieżkę, właśnie z rozmowę z nią. Jak ktoś tam ma life, to my się poświęcimy, a to właśnie Refsure, to druga opcja, więc będziemy walczyć z tym potworem. Ja wybrałem właśnie tą dobrą, właśnie te dobre najpierw zakończenie, zobaczymy, a potem te złe. Bo ja jestem zwolennikiem tam dobrych, dobrych bohaterów i tak dalej. Dobrych zakończeń i tak dalej. To jest dosyć dziwne, nawet dobre to jest troszkę dziwne. Nie ma jakiegoś takiego dużego podsumowania. Ale nie jest też do końca takie złe.
Nie jest on taki właśnie łatwy, jakby się na początku wydawało. To jest dopiero pierwszy człon, pierwsza część tej walki. No właśnie, teraz będziemy walczyć ogólnie z tą paskudą. I ona wszystko za wszystko jest odpowiedzialna za tą zarazę, która spadła na te całe miasto. No i teraz bym mógł się odłać w jej ręce i ogólnie zginąć. I by nasz bohater wtedy na dwóch skończył. I to by zło wtedy nie było zostało, by nie zostało pokonane. Byśmy wtedy... Wtedy ta historia ogólnie to do prequelu się chyba jakiegoś odwołuje albo coś. Że ta właśnie kobieta mówi, że to jeszcze raz, jeszcze znowu się stanie, że ta bestia powróci, czy coś. A tutaj nie jestem pewien. Zresztą sprawdzimy. Nightmaster Sleen. No i dobrze, to już koniec historii, tylko jednak scenka. Are you cold? Oh, good hunter. Aha, więc tylko tyle. Witajcie, nazywają mnie Samotny Drowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Bloodborne. Właściwie nie kolejnym, a dodatkowym, w którym pokażę wam złe zakończenie. Oh dear, what was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt. Okej, ja już z nimi tak właściwie walczyłem, więc przewinę was, wam właściwie to starcie do tego, co nas bardziej interesuje, czy do tego właściwie zakończenia.
Dobra, chyba wystarczająco. Już on go zaraz padnie. Dobrze, załatwiliśmy go. No i właśnie, zakończenie. And so, the hunt begins again. No i dobrze, tak to się chyba właśnie zakończyło. Czyli nic nie będzie? Nic. No i dobrze, to już chyba podsumowanie. Tak się właśnie skończyło, ja wolałem tym właśnie w pierwszym. Właśnie w poprzednim odcinku to było o wiele lepsze. I myślę, że to było... No właśnie. O, jeszcze piękna muzyczka. Właśnie, dla mnie ta gra jest, myślę, dobrym. Będzie następcy Dark Souls. Chociaż myślę, że studio... To właśnie tworzące Dark Souls, to na to nie pozwoli, by to dalej stworzyć naszą grę. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Aha, okej. Czyli teraz się obudzimy w tym, co byliśmy na początku i będziemy mogli sobie tam dalej. Jak coś się minęliśmy eksplorować. No właśnie, znowu ten wilk z początku. Teraz to się powtarza tak właściwie z początku wszystko. Ah, you found yourself a hunter. Więc tak, ja myślę, jeszcze chcę tutaj parę słów powiedzieć. Wszystko się to nie jest takie właściwie złe zakończenie, to jest takie... troszkę dziwne dla mnie, no ale to jest tak właściwie takie główne zakończenie, czyli... Nasz bohater się poświęcił, wszystko ocalił i jest dobrze. Plaga właśnie ta zniknęła. Miasto jest wolne. Dla mnie wolałem te zakończenie w poprzednim odcinku, więc... Trzymajcie się i do usłyszenia. Do kolejnych serii. Być może z Dark Souls. Zobaczymy jeszcze. Do usłyszenia.